Witajcie w drugim odcinku z serii Najgorszy Menadżer, w którym to serem Antonio Conte Mourinho będziemy starali się zejść ze szczytu na same dno. W ostatnim odcinku sprzedaliśmy największe gwiazdy, ale zostali niektórzy tacy jak Neymar. Kupiliśmy również kilku zawodników z nazwiskiem Suarez. Więc pół składu mamy w Suarezach. Neymar cały czas chce grać, ale nie pozwalamy mu na to, bo chcemy go sprzedać zaraz na sajdem bokieku transferowym. I teraz gramy mecz Atletico Madrid. Napastnik jest na bramce, no i przegrywamy 0-3, jeden Suarez doznał kontuzji. Mam nadzieję, że nic poważnego, ale 7 dni, więc tak średnio. Przechodzimy dalej i będzie mecz Ligi Mistrzów z Celticiem Glasgow. Dziwne, że pierwsza w lidze jest Termalika, pierwsza w grupie Ligi Mistrzów. I mecz z Celticiem pewnie przegramy, no i oczywiście go przegrywamy 2-0. A to jest nasz skład, musimy się jeszcze pozbyć Neymara, Rakitica i Alby. I to chyba będzie wszystko na razie, a skład mamy tak następujący. Pełno jest Suarezów, mamy Pajnowskiego z 54 kupionego za 240 milionów i Mączyńskiego chyba za 70 milionów poszedł. Właściwie czemu gra Vida w składzie, ale dobra. I gramy z drużyną Ronaldo, bo w poprzednim odcinku Ronaldo przyszedł do Arsenalu. Bardzo realistyczne jest prowadzenie kariery przez komputer FIFA 17. No ale cóż poradzić. I przegrywamy 5-0. Ronaldo nie strzelił żadnego gola, nawet strzedł. I teraz czeka nas kilka meczów ligowych. Już jesteśmy 17 w lidze, więc może spadniemy i zobaczymy, czy spadniemy, czy nas zwolnił wcześniej. Gion Barcelona. I przegrywamy 3-0. I to jest tabela Premier League. Chelsea prowadzi. To jest La Liga. Atletico prowadzi przed Realem. A to jest Liga Polska, Lech Poznań prowadzi, Jagiellonia jest ósma. I teraz przed nami bardzo ważny mecz Ligi Mistrzów z Termaliką, która jest trzecia w grupie. I ten mecz oczywiście przegrywamy. W ogóle nie wiem, czemu Termalika jest w grupie Ligi Mistrzów. Nie wiem, czemu to tak FIFA zrobiła. No ale cóż. I kolejny mecz będzie z Realem, czyli z drużyną, w której przyszedł Lionel Messi. I na konferencji zaraz sprawdzimy, czy gra w podstawowym składzie. Nie gra. Nawet nie ma numeru 10. Dziwne. Messi przyszedł do Realu, a nawet w nim nie gra. No to cóż poradzić. Bale ma bardzo słabą formę, patrzę. Możemy sprowokować Zinedina Zidana, to może nas wiedzie z główki na meczu. No to mamy już ocenę 46, ciekawe do ilu spadnie, ciekawe czy da się dobić do 1. To symulujemy mecz Barcelony z Realem Madryt, który pewnie przegramy. A tu co? Remis? Nie wiem w ogóle co to się dzieje, czemu tu jest remis, nie wiem w ogóle. No i teraz gramy z drużyną Ronaldo teraz. I Ronaldo ma numer 10 i remisujemy z drużyną Ronaldo. Co? No i Barcelona już chce mnie zwolnić, więc chyba będę musiał następny mecz jakiś zagrać, żeby się tego uchronić. No i w meczu w ósmej minucie strzela jeden z Suarezów gola. Suarez! Barca strzela, ależ piękny gol! Damian Suarez. I potem przeciwnicy zdobywają gola, w ogóle zresztą bramkarz napastnik. Nie rzucał się nawet. Mamy remis, sprawa rozstrzygnięcia jest nadal otwarta. Potem wyprowadziliśmy akcję i w 18 minucie Damian Suarez zdobył swoją drugą bramkę. Nie cieszył się po niej, bo nie chce, żeby Barcelona wygrywała. I tutaj moja obrona grała jak reprezentacja Polski na Euro 21. Ale, no i właśnie dzięki temu straciliśmy gola. Bez obrazy dla reprezentacji. Ale I Damian Suarez strzelił swojego hat-tricka. Dobry zawodnik. No i znowu się nie cieszy. Niechcący strzelił gola.
Teraz Daniel Suarez, czyli najlepszy Suarez w drużynie, podaje do Damiana Suareza, a ten strzela czwartego swojego gola. W ogóle on chyba jest obrońcą. Ten Daniel Suarez, dobra mniejszeństwo. No i tak się skończył mecz. Tu Barcelona chce, żebyśmy kupili jakiegoś zawodnika, ale... No ale nie kupimy raczej, albo kupimy kogoś słabego. Oferta transferowa za Neymara, bo już się zaczął okienko transferowe. Oczywiście akceptujemy tę ofertę Realu Madryt, więc będzie z Messim razem w drużynie. Bardzo realistycznie prowadzi komputer tą karierę w innych klubach. Jordi Alba też chce przejść do Bayernu. W ogóle jak zawsze jak się gra w karierę, to w City, w Manchesterze City zawsze skład po drugim stronie jest taki słaby. Wszyscy najlepsi odchodzą, tylko De Bruyne zostaje. Aguero odchodzi i na bramce kupują, nie pamiętam kogo, ale... I ogólnie skład jest bardzo słaby po tym Manchester City. Po tym Manchester City nic w ogóle nie wygrywa jak komputer, jak się prowadzi karierę innym zespołem. I 4-0. Najczęściej Arsenal coś wygrywa potem w przyszłych sezonach. I FIFA to jedyny klub, gdzie Arsenal robi bardzo duże... FIFA to jedyna gra, w której... Nie wiem, czy jedyna, ale... O, Niemcy chcą, żebyśmy prowadzili reprezentację, ich już lewym nie wystarczy, nie wiem. No to zobaczymy, jaki jest nasz skład, kogo musimy jeszcze się pozbyć. I musimy się jeszcze pozbyć Rakiticia i Alcacera. I może tego Dignę. Damy go na rezerwę, ma za duży overall. No i to na tyle w tym odcinku. W przyszłym odcinku postaramy się wzmocnić skład jakimiś zawodnikami rezerwy Giloni Białystok. I może nas nie zwolnią, a jak nas zwolnią, to zaczniemy karierę w innym klubie. To cześć, żegnam się z wami. Zostawcie łapkę w górę, jak się wam podobało. Jak się wam nie podobało, napiszcie w komentarzu, co powinienem zmienić. Albo piszcie też w komentarzu, jaką powinienem dać zrobić nową serię. Chyba że chcecie coś swojego wymyślić, żebym zrobił jakiś film, dał was w napisach końcowych, to piszcie albo na mojej grupie na Facebooku Grzesławnicy, albo na stronce na Facebooku Grzesław TV w wiadomości prywatnej. Narka, cześć! Cześć!